Dobra, to chyba jest ten moment, gdzie naprawdę sobie nie poradzę już. Do każdego mam pretensje. Do każdego. I uważam tak szczerze, że nie graliście do końca fair. Nie nominowaliście człowieka, który moim zdaniem nie był dobrym elementem dzisiaj waszej kuchni. Piotr. Zapraszam. Miałem dziwne wrażenie, że szef będzie chciał mi pocisnąć. Wytłumacz mi, co dzisiaj zrobiłeś. Przygotowałem stanowisko pod tatara ze wszystkimi dodatkami. Jeżeli chodzi o tatara, wykorzystałem wszystkie 12 elementów dania, które były. Jeżeli chodzi o sos, wykorzystałem również wszystkie 5 elementów. Oporcjowałem antrykota, przygotowałem tatary, uważam, że były dobre. Piotrek, zaczynasz mi recytować. Jesteś świetny w teorii. No i nie pomyliłem się. Dostałem dosyć duży pocisk. Muszę nabrać więcej pokory. Teoretycznie wszystko idealnie. Ale jedną rzecz musisz zapamiętać. Trzeba działać. Ja muszę mieć efekt natychmiastowy. Muszę to widzieć. Tak, szef. Oliwia. Tak, szef. Moim zdaniem spróbowałeś zrobić krok do jeziora. Ale tak naprawdę zrobiłaś krok do oceanu. Mam za małe doświadczenie do tego, żeby pływać w tym oceanie. Piotrek, ogarnij się i wróć na miejsce. Strasznie sobie wziąłem tą lekcję do serca i jestem o to wszystko, co się wydarzyło wieczorem. Oliwia, to jest ten czas, żebyś mi oddała zapaskę. Widać, jakie są emocje przy tym. I wtedy, kiedy chcesz o coś zawalczyć, tak jak ja, o swoje marzenie, no to niestety okazuje się, że czasem nie wychodzi po prostu. Dziękuję, szef. Nie rozumiem, dlaczego Oliwka odpadła. Uważam, że to po prostu nie powinna być dzisiaj ona. Żal jest mi Oliwii, bo widziałem, jak jej zależy. No, chwyciło za serducho. Ciężko. Potrzebuję dużo, dużo nauki i kiedyś być może jeszcze raz mnie tu zobaczycie. Niestety macie ten sam smutek, co ja. Wy straciliście kompana, a ja straciłem dzisiaj szansę na udanego serwisu. Wracajcie na chatę, kujcie menu, bo nie jestem z was dzisiaj zadowolony.